miejsca i znam. A więc, proszę Państwa, wznawiam obrady 50. sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski w 8. kadencji samorządu. Zrealizowaliśmy 6 punktów. Przechodzimy do punktu 7, ale proszę o potwierdzenie obecności po przerwie za pomocą zakładki kworum. Proszę o potwierdzenie. Proszę jeszcze pan Piotr Wawulski. Jest pan Piotr? Aby wyszedł. Tak, dobrze, proszę państwa. A więc w chwili obecnej jest 17 radnych. 4 osoby są nieobecne, a więc jest kworum i możemy przystąpić do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Proszę Państwa, ponieważ dyskusja była bardzo długa, owocna, wyczerpująca fizycznie i psychicznie, w związku z tym ja poproszę kolegę przewodniczącego Romualda Morgańskiego, żeby poprowadził trochę, a ja pozwolę sobie ochłonąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Dostarczone materiały Państwo mieliście, pracowaliście Państwo na komisjach. W związku z tym przedstawiam stanowisko. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu. Komisja do spraw inwestycji. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Komisja oświaty. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Komisja finansów. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Otwieram dyskusję w przedmiotowym temacie. Nie widzę chętnych do dyskusji. Pozwólcie Państwo, przybył radny. O, jest do dyskusji. Zgłosił się pan Artur Maciej Żukowski. Udzielam głosu, ale jeśli można, to najpierw sprawdzimy kworum z racji przybycia pana radnego Wawulskiego. Bardzo proszę, jeszcze raz sprawdzamy kworum. Dziękuję. W takim razie udzielam głosu panu radnemu Arturowi Maciejowi Żukowskiemu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, ja mam taką prośbę w imieniu Stowarzyszenia Bielska Inicjatywa Społeczna. Czujemy się trochę pomijani i prosimy o zapraszanie nas na wszelkie spotkania, sympozja, imprezy, wyjazdy integracyjne, grilla wspólnego i co tam miasto będzie organizowało to stowarzyszenie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam w takim razie dyskusję. Przechodzimy do punktu 8.